titlet Gossegame. A kurde, to je po polsku. No nie samo. Wow. Wszystko najlepsze. Na czerwony. Naciśnij spację, żeby gęgać. Dobra. Okej. Okej, czyli kamerą mogę w USD się bawić, a chodzę... Okej, czyli sterowanie jest niemal jak w RTS-ach. Dobrze. Pójdę. Dobra. Jeszcze moje XBR, to już się... Okej. Okej. Krótka. Dobra. Czyli tak mam. Okej. Coś jeszcze powinienem wiedzieć? Okej. Dostań się do obiadu. Dałbyś jakiś klucz, czy może coś innego? Tam się nigdzie nie dostanę. No w każdym razie się muszę jakoś dostać do obiadu. Okej, dobra. Cześć. Okej. Ja tylko sobie tu stoję, idź sobie. Nie, 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 nie oddam ci moje.
od razu mam drugie. Chyba mnie nie lubi. Tawie. Dostań się do obiadu. Easy peasy. Sprawa, Belgerin założył kapelusz przeciwsłoneczny, giabie wstawię, zrób sobie piknik. Okej, okay. Sobie odezwę. Moja! Nie! Pójdę mendo. Ale marchewka jest już moja. A tak, zostały mi te przedmioty. Jabłuszko. Dwie kanapeczki. Z tymi grabiami będzie chyba problem. Coś czuję. Dobra, koszyk też miał być. Nie wiem, z jakiegoś powodu mi się przypomniało Hatred. Dżem, radio, dynie, dobra. Radio widziałem gdzieś tu, więc spokojnie. To jest chyba radio. Tak, dobra. Radio zaczynamy, to taki będzie dynia, dżem. A, termos. To jest termos. Nawet to jest moja okazja, moja okazja. Tak, tu mam dymnie. O, o. Nie. Idź. A ja w tym czasie wezmę sobie dynię. Dobra, dynia jest. Muszę wyjść po radio. Przy okazji dżem trzeba by wziąć. Jak odwrócić uwagę temu typowi? Jednak nie będzie takiej potrzeby. No, tak, weź.
Ale... Skąd on wie, że tu takie rzeczy leżą? Dobra, to w takim razie... Tak, on po to wszystko idzie, to w takim razie... Wezmę to... Czekajcie, dżemik wezmę. Jakieś oddalone miejsce. Jak on pójdzie po ten dżemik, wtedy wezmę mu klucze. To jest dobry plan. Myślę, że tutaj będzie w sam raz. O. No. Chociaż nie, to płynie z pędem rzeki. Dobra, trochę spiedziliłem, ale okej. Może się uda. Najpierw, że nie wiem, gdzie gościu teraz jest. Ja zostawię tu grabie i zorientuję się, gdzie on jest. Okej, szuka dżemu. Nie ma dżemu. Ja nic nie wiem. No. Chyba zgubił dżem. Pyk, dobra. Się może wrócę pod dżem. Jest dżem. No. Ja muszę jeszcze tylko tak, warzywka. Tak, radio i że warzywka dogarnąć. Ale jak mam sprawić, żeby kapelusz upierał? Ale ja? Jak mnie nie widzi za jakąś strzemu marchewkę. Dynia i radio. Nie dam, kurde.
to mi chodziło właśnie. Żeby to... radio ogarnąć. God damn it, tobie, już nie o to mi chodziło. Nie chcesz kapelusza objąć? Się dowiedział, gdzie te marchewki są? Nie, nie dowiedział, gdzie on jest. Ha. Tu jest, dobra. Nie, dobra, mam dynię. Tylko radio zostało. Tylko jak to radio wziąć? O! Nie! Piknik prawie mam zrobiony, ale... Ja je wstawię. Tu są grabie. Poczekajcie, mogę jakoś zmniejszyć, zwiększyć odległość? Dobra, jakoś tak bardzo nie mogę. Dobra, radio niech niesie. Dobra, on pewnie pójdzie wtedy po te kolejne przedmioty. O, właśnie po dyni idzie. A ja w tym czasie lecę po grabie. O, jest blisko, blisko. Aaaa, udało się. Dobra. Jak to jeszcze mam... Dobra, skrab by się ułożył. Wystarczy, że mu chonknę jak będzie. Jak będzie się bawił młotkiem, ale jak mam zmusić go do założenia kapeluszu? Wierzę ten kapelusz. O,
Kurde! Ah, yes! Dobra, jak mu seks sprawić? Ty, mam pomysł. Ja się... A tak się schylało. Po prostu... Spróbuję zmoczyć mu ten hełm. Hełm, jak beret. Nie nagam. Jak mu ten hełm, ten kapelusz założyć? Kapelusz ci słoneczny, ale jak? Nie, poprzywujmy, co on robi w ogóle. Okej, będzie kwiatka przesadzał. A nie, nie, kwiatka będzie przywracał do tamtego miejsca. Ale to na razie wciąż mi nie mówi. Mam pomysł. Mam pomysł. Dobra. Jak będzie się schylał, wtedy mu beret ściągnę za łba. Genialne. Chodź, chodź. Dawaj, dawaj ten drzewo, dawaj ten kwiatek teraz. Okej. Ty, jak mam ten... kapelusz dać. Może jakoś go tak zrzucę? Nie da się tak rzucić go. Ale nie poddaję się. Poddaję się. Jak rzucić mu ten... czy no, jak go zmusić? Okej. Muszę zobaczyć. Aha. Czyli w sumie dobrze myślałem.
Dawaj, przestań się go kwiatki, ja ci pojawię kapelusz. No, biegnij, 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 biegnij. Nie. Teraz te gumioki. Sam przewycił sobie gumiaka. Daj mi ten kapelusz, gościu. Cholera jasna. Jezus, jak go zmusić? Ciężkie. No co?
Ach, nas nie dogadza. Dojdę do wody, wygrałem. Prawie. Już nigdy nie odzyskasz tej czapki. Teraz nie masz wyboru, musisz. Teraz musisz założyć ten kapelutek. Haha, widzisz? To ja tu jestem panem i władcą. Shame. 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 No. Ja, wszystko tu. To jest miasto mamy. Połam miotłę. Zacznij chłopca w budce telefonicznej. Spraw, aby chłopiec założył nie swoje okulary. Spraw, aby ktoś odkupił swoje rzeczy. Wystąp w telewizji i idź na zakupy. Tam okulary. Już idę. Idę. A tam mamy budkę telefoniczną. Biegnij do budki. Dobra. Ja ci dam. Dobra, idę już, idę. A w sumie najłatwiejsze zrobimy. Jest walkie talkie. Okej. Idziesz po to giabie? No, jesteśmy nimi zainteresowani. No tak, tu już jestem, to można by wykombinować, jak zmierzyć te giabie. Połam miotło, jak połamać miotło? Aha, dobra, mniej więcej. Nie tak nie wiem.
Kurde. Dobra. Już mamy załatwione dwa. Sprawdźcie, bo ktoś odkupił twoje rzeczy. Jak? Masz, przydam ci okulary. Połamać miotłę. Nie, nie oddam, nie oddam. Tylko moje walkie-talkie.
Nie, nie wiem, nie wiem. Jak stawa, by ktoś odkupił swoje rzeczy. Jak połamać miotłę. Chyba, że po prostu zmusić chłopaka, żeby na nią wleciał. Też mam pomysł inny, połamać miotłę. No to taki. Na początek spróbuję faktycznie w telewizji wystąpić. Oddać mi walkie-talkie. Nie tylko po mojej walkie-talkie. Połamać miotło. Szczerze, to nie jest prosty tytuł. Powiem nawet więcej, on jest trudny. Trzeba swoje śniadło wkuwać.
Co ty na to, dzieciaku? Dobra, ale gdzie jest drugie walkie-talkie? Gdzie ja je dałem? Tak, tu mamy jedno walkie-talkie. Ale gdzie jest drugie? Gdzie ja je dałem? To ci zagwozdka. Ale poważnie, zgubiłem drugie walkie-talkie. Gdzie jest moje walkie-talkie? O, jest, znalazłem. Że mam złamać światło. Chyba by ktoś odkupił swoje rzeczy. Pieniądze. Nie. Uczciwie ukradłem. Moje. Tak, to ja tylko sobie wózek kradnę. Masz chłopczyku na zgodę. Dobra. Szczoteczkę do zębów potrzebuję. Szczoteczkę do zębów, a nie włosów. Dobra. No tak, teraz puszkę z jedzeniem muszę zajumać.
jakieś szczoteczki do zębów. To Borderless mnie zabije za chwilę. Dalej, opcje. Pełny ekran, no włącz pełny, jest pełny ekran. Ten Borderless to mi przeszkadza odrobinę. Dobra. Szczoteczkę z zębów. Dobra, dobra, idę już, idę już. Może papier mi się uda chociaż ukraść. Przynajmniej papier mamy. Dobra, szczoteczka. Szczotkę do włosów też. Dobra, puszka z jedzeniem. Gdzie jest ta szczoteczka do zębów? Nie wiem. To nie wygląda na szczoteczkę do zębów. Fajne koszule. Nie wiem, może to nie jest szczoteczka do zębów. Ja jestem chyba jakiś ślepy. Gdzie trzymasz szczoteczki do zębów? Chyba, że to jest szczoteczka do zębów, ale... znalazłem szczoteczkę do zębów. Thank you.
Dobra, ja tylko mi teraz zupka została. Nie wiem, czy tak będzie jej uwagę odciągnąć. Mam nadzieję, że ta puszka też się liczy. Tak. No, okej, ogarniam. Sposób. Chłopak będzie musiał odkupić swoją własną zabawkę. No, to trochę smutne. Masz, chłopaku, okulary. Nie jestem dobrą kaczuszką. Jeszcze nie jestem złą kaczuszką. Dobra. Muszę zobaczyć, jak za tą miotłę zniszczyć. Jak miotłę zniszczyć? How to break the broom, dobra. A okej, czyli po prostu muszę się strzelpać. Masz taką fajną część do miotły. Nie. Pokój nigdy nie był opcją. Mogę ten znak wziąć? Ha ha ha!
Geniusz zła. Zło w czystej postaci. No to bają. Dobra, wszystko. Na rozstaju dróg wybrał ty po lewej. Tak było w Stanleyu. Ale nie mogę tu wejść. Dobra, mamy studnie, mamy kosz jakiś. Aha, okej. Odblokowaliśmy szybką podróż. Czyli tutaj na razie nic nie zrobimy. Tutaj też się nie dostanę. Czyli jednak prawo. Wracam to ma spraw, aby ktoś stłukł ozdobny wazon. Pomóż kobiecie ubrać popiersie. Spraw, aby mężczyzna wypluł herbatę. Zawiąż sobie na szyi wstążkę. Cześć. I czekamy. Ktoś nam na pewno założy wstążkę, prędzej czy później. Chyba. Dziękuję. Punk. O, rany.
podnieśże tamten wazon. Daje pewien pomysł. Dobra. Ja muszę mu ukraść buty. Nie otworzę tego? Nie otworzę tego. Jak ja tam wiecę? A, tak wiecę. No tutaj jest trochę więcej kombinowania. Chybatkę. Tacy troszkę sąsiedzi z piekła jodem tu są. Okej, nie zauważył. Wziąć. Dobra, przełoży nogę może? Nie ma.
Okej, okay, czyli jak będzie pił herbatkę, to jest jedyna okazja, żebym mu buta ukraść. Po prostu trzeba czekać. Chcesz czytać tą chwilę. Straciłeś kapcie na zawsze. Kapciuszki mamy z głowy. Okej. Okay. Nie powinno być jakieś trudne. To twój zboczyny sąsiad ci wziął. No ale ja tylko mówię, no. Dobra, parę skarpetek. Z kapciem będzie problem, żeby go przenieść z powrotem, ale... Dobra. Mydło chyba można na samym końcu stać, będzie z mydłem najtrudniej. Ja spróbujmy ten kapeć teraz przenieść. Jak gościu będzie czytał gazetę, najłatwiej będzie przenieść. Kapcia. Udało się, dobra. Kapeć jest. Dobra, teraz drugą skarpetkę. Czekaj, namierzę mydło. Mydło jest tutaj. O ta! Podgląda sąsiada zboczucha. Ciągnie zboczucha do zboczucha. To jest najwięcej kombinowania. Najwięcej, znaczy nie, bardziej czasochłonne to jest.
Ja, mam skarpetę ostatnią. A teraz tylko mydło. Szczerze mi tu? Nie. Bierzesz tą herbatkę i wracaj do gazety. Ty, zauważ mnie. No to jestem bezpieczny w takim razie. Jak wybiegnie za płot z czymś. No, sięgaj po tą gazetę. Przeblokowałem się. No i leczenie zrobione. Dobra, teraz jakoś herbatę musi typu wypluć. Nie wypluł. Dalej. Przynajmniej zobaczmy to papierysie. Jest to jakieś papierysie w ogóle? Aha! Dobre! Już wiem jak ma wypluć herbatę. Dobra, to popiję się. Ogarniam. Patrz jak kusi tą gęś. Do pociągnięcia za wichajster. Hog jest za mało. Trzeba więcej użyć. Nie, sięgaj po to. Aha, dobra. Muszę mu czapeczkę zajmować. No to w sumie na chama idę.
Już poszedłeś sobie? Czy poszedłeś dalej uciekać? Poszedł sobie. No, bierz tą gazetę. W takim razie jeszcze okulary potrzebuję zajumać. Nic tutaj nie widziałeś. Błagam, mówisz, a nie oddawaj mu okularów. Dobra, no to chyba fajkę mu jeszcze muszę dać. Mogę fajkę? Dobrze, już idę. Mówisz, że do końca popijesz się. Nie wiem, gdzie mu wsadzisz tą fajkę, no ale okej. Jest, dobra. Sprawę, by ktoś chciał najpiękniejszą jużę. To jeszcze okrytny jest. Będziemy ciekawi. Jak ten wazon zniszczyć? Thank you.
Okej. Okay. Ale to muszę się wycić. Albo nie muszę. Jezus, jak ten Borderlands denerwuje. Nie może być najlepszy, najgorszy, żeby włączyć. Spokojnie, tylko w wazę chcę. No, dawaj, rzucaj tą pasą. Nice. Także muszę tylko to już zabić. Spraw, żeby ktoś przeciął już. No taka przyjaźna. Ojeju no. A tak, bo kaczor sobie tu leżał. No wie, no wie. Sprawę ktoś przyciął na jeziorze, no jak? Pokój nigdy nie był opcją. Nie odbierzecie mi wolności. Oczywiście pomagam czymś. Masz kapcie. Już nie jesteś bezkapciowy. Chcę zobaczyć. Nawet rzucać nie potrafisz. Wow.
byś jak dźwignął. O, rany. No, teraz powinna tym mrze ściąć. To zemsta. Biedna jużyczka. Gęś, która wywołuje konflikty. Przyniosę ci coś, kolego. Patrz. Patrz. Czuję się teraz jak potwór. Sami swoi, wojna. Zemsta. Biedna jużyczka. Można i tak. Cześć. Chyba nikt nie lubi kaczek. Już łabędzi? Tutaj nic nie otworzę. Jak to nado? O, God damn it. Tędy mógłbym wrócić. Więc sobie otworzyłem kolejną ścieżkę. Co było tam po drugiej stronie? O, list. Zamienić paczki. Nie ma tego w CPPD wykazanego, ale... Czemu nie? Dobra, czyli tu mamy dalej... Miasteczko. Ja tutaj nie przejdę nigdzie. Dobra. Dostań się do pubu. Połam tarczy na rzutki. Zdobądź zabawkową łódkę. Spraw, aby staruszek przewrócił się na tyłek. Au. Sprawa, by ktoś ci dał kwiatka. Kradnij szklankę i wrzuć ją do kanału. Naklej do stołu. No dobrze. Na początek pokażcie mi, jak wygląda ta mapka. Okej. Czyli tu mamy kanał.
to zapamiętać. Ulica. Jeszcze jest studzienka. Nie zabij ze mnie obiadu. A nie, to jest kanał. Ach, ten Borderless. Okej. Ja bym to w stylu Metal Gear'a. Metal Gear, no dobrze. Zaniesiesz mnie? Już tam widzę znak, nie dla gęsi. Dobra. Tu zrobić. Okej, jestem pod tym. Jestem tylko gęsią. Kurde. Jak mam złamać tarczę? No co?
To było złe. Czyli dać im kwiatuszek. Dziękuję. Dostałem kwiatka. Dobra, pokój nigdy nie był opcją. Tu szklankę widzę. A jaka jest zabawkowa łódka? Gdzie może być zabawkowa łódka? Moment, ja szukam zabawkowej łódki. Gdzie macie jakieś zabawkowe łódki? Pomocy. Dziadek, pomóż mi. Gonią mnie. Gdzie mogę stopić łódkę? No, kega na pewno nie podniosę. Teraz to jest już pokombinowane. Naczyń do stołu, no dobra. Bardziej mnie zastanawia, gdzie jest ta. O. Gdzie jest łódka? Ty, tu jest łódka, dobra.
Męczą się nad zwierzętami. Nie dostaniesz mnie tu. A niech to. No! Ach, mamutkę! I co? I co teraz? Aha, nie dostaniesz mnie tu. Nie wyjdę. Włącz tą wodę. Łódka jest i tak moja już. Uważam, podniesiesz. A. Dobra, łódkę mam. Okej, ukradnij szlankę i rzuć ją do kanału, no bele. Jak? Do jakiego kanału? Zostaw mnie w spokoju! Znęcanie się nad zwierzętami. Mój kolek. Dobra, muszę ogarnąć, gdzie jest ten kanał. Albo inaczej. Jak go ogarnąć? Ale, czyli jednak mogę podnieść tą łódkę. Są już mnie wygania, dobra, idę. Nie wiem, o co ma na myśli jako kanał. No i potłukłeś ostatni kubek. Zostały jeszcze dzbanki.
idzie. No, kurde mol. Ach, to borderless. Nie mogę tego wyłączyć. Mogę wyłączyć albo włączyć pełen ekran. Do stołu, jak się mogę wejść nawet. Ale jakiego stołu mam napić? Mam do stołu nakryć. Udało mi się go przechytrzyć. No dobra, nie mogę upuścić tego. God fucking damn it.
Szczerze, to nie jest to łatwe. Chodź tu. Pokój nigdy nie był opcją. Tum, tum, tum. Zginiesz, człowieku. Umrzesz. Odkrył mnie. Nie. Wciąż nie mam pojęcia, jak nakryć do stołu. Może ma jakieś opcje. Nie, nie chcę. Ty kurde, nie mam pojęcia. To jest, kurde, popieprzyjeżdżone. Tak się nie da. Ej, tą mgłę można przejść 20 minut? A. Po prostu wychąkał go. Chyba kończysz to grać. Trzeba zniszczyć tarcze narzutki. No. I wtedy zostaną mi dwie misje tylko.
Skończysz już grać. Nie mam pojęcia, po co to trzepotanie skrzydłami. Ja za wcześnie. Dobra, też szklankę i nakryć o stoły, tylko że to jest właśnie powalone. Aha, dobra. Jako stół to ma na myśli. Dobra. Może czas trochę pokraść. Pokój nigdy nie był opcją. Nigdy. Dammit. No, pewnie się. No ale zaliczyło mu się, dobra. No to jest widelec. Talerz, pieprz i świeczkę, dobra. Talerz i pieprz. Będzie łatwo, ale świeczkę? Tu świeczki nie widziałem nigdzie. Tak mi się wydaje. Ach, to bordel jest. No, pieprz i świeczka została. Pieprz wiem, że gdzieś widziałem, ale świeczki chyba nie. Ona ma w łapie. Dajmy jej tylko kwiatka, może wtedy się przyblokowała, widzę. God damn it, to boli ten raz. Mój pieprz. Tylko świeczki. Gdzie wezmę świeczki? Thank you.
technicznie jest line. Nie mogę iść do przodu dosłownie. Borderless, god fucking damn it. Pokażcie mi to jas. Jest ten jednak kanał. No ale tu wymanewrować ich to nie będzie łatwo. To będzie cholernie trudne. Dobrze, idź. Daj tą szklankę. Szklanka to będzie niemożliwe do zrobienia. Metal Gear. Nie Borderless. Mm.
Jak przenieść to? Ty, bo... Fajnie. Dobra. Kurwa mać, jakim cudem, no i jeszcze ten borderless. Irytujące, kiedy ta myszka wychodzi poza ekran. Gdyby to było jeszcze, nie wiem... Nie mogę nawet zmienić tego. Niech ta sprzątaczka se przejdzie. Albo sam nie przychodzi. O, pięknie. To już na spokojnie mogę przejść, o ile nie rozbiję tego. Dziękuję. Dobra. Jak to borderless denerwuje, naprawdę. No mierze chwiec, szlak trafi. No to się lampicie. Ja. Yeah.
To jest bardziej irytujące. Chodź, że tak set. Ja! Idzie gość ogarnij te pomidory, nie szklanka. Skąd dobiegał dźwięk? Stąd czy stąd? Idź go nie te pomidorki. Niesamowicie irytujące. Może za dużo pomidorów dałem. Chyba idź stąd dziadek. Ty to gdzie mam iść? To co tu mamy? Aha, dobra. Weź do miniaturowej wioski, ukradnij piękny miniaturowy złoty dywan. Matko Boska, jak Payday. Ty, to jest ta wioska? Faktycznie.
A, dzwon, nie dywan. Zabierz go z powrotem do domu. To będzie ciekawe. Posłuchać mnie jak cholera właśnie. To będzie ciekawe. Największe wyzwanie jak na razie. Technicznie to nie jest za dobre, jak ja. Pozamykali wszystkie przejścia. Praktycznie. Szlak. Jaja sobie robicie. Najgorsza mi się skrzydełkowa ze wszystkich jak na razie. To jest prawdziwy Metal Gear. Dobra, nie, będę musiał się tu schować. Fuck! Dobra, udało się jakoś uciec.
Mistrzostwami Sportu Walewele do widzenia. Też czuję, że tutaj nie będzie prosto, bo to jest otwarty teren cały. Jakim cudem mam przejść przez nią? Wiem, jak mam przejść. Jak tutaj wyjdzie, przejdę pod stołem. Fuck. Typ mi zablokował przejście. Mój dzwonek. O, i znalazłem twój kubek. Nie, to jest ten kubek, który rzuciłem. Przecież wróciłem do domu. Halo. Stąd te wszystkie dzwonki. Ach, dobra, udało się. Beztytułowa gra o gęsi ukończona. Gra sama w sobie jest ok, oprawa nie zła, ale... Matko Boska. Nie chcę mówić, że to jest bubel techniczny, bo
w gruncie rzeczy gra dobrze działa, ale kilka niedolubek mogliby naprawić. A ja przed ten kolejny Borderless. Wali głównej gęzi jako gęś, no fajnie. Tytuł czasami bardziej był irytujący niż zabawny. Ten tytuł lepiej wygląda jako mem niż gra. Tyle powiem. Zagrać w to można z ciekawości i tylko tyle. Tylko z ciekawości. Niech gęś pozostanie memem. I niech memem umrze. No ale widzę, że... napisy gotowe są dalej. Tak jak powstała na ziemiach ludów Walion, Dier, narodu Kulin, oddajemy sobie słowo cześć i starszyźnie, bla bla bla. Aha. Aha. Wait. Co? Jeszcze nie koniec. Aha, to takie bardziej do speedrunu. Bardziej z ciekawości. Widzę, że jest taki hard mode. Ale nie, tego mi się już nie będzie chciało robić. Tyle mi gęsi wystarczy.